Chcesz obejrzeć muzeum? To, kto się zdejmuje czapkę. Dobra, czyli możemy wejść, nie? Nic nie będziemy dotykać. Ale zmiany, znowu zmiany. O, patrzcie, nie, no to takiej sali nie było, jak ja tutaj byłam 3 lata temu. W ilu latach wracasz, Julito? Od pierwszego przyjazdu, no to równo po 20. Nawet ten sam miesiąc, bo lipiec. Upalny lipiec, tak jak pamiętam. Przyjechałam tutaj jako no taka dosyć buntująca się już dziewczynka 13-letnia z rodzicami. Nigdzie nie chciałam z nimi jeździć, bo to był taki wiek, że chodziłam swoimi ścieżkami. Ale mama zaczęła mnie namawiać, no chodź, chodź, tam jest takie muzeum, ale domek Gałczyńskiego, pamiętam je. A co mnie obchodzi ten Gałczyński? Co mnie obchodzi jakieś pranie? No chodź, pojedziesz, zobaczysz, że na pewno tam jest pięknie, bo jest piękne jezioro Nickie. Pojedziemy. No i pojechaliśmy. A obeszłam to muzeum, nie wierząc, że zwykły taki czerwony domek może być zachowany jako miejsce, gdzie tworzył poeta. Nie miałam pojęcia o Gałczyńskim, przecież nie ma co ukrywać. Miałam 13 lat, zupełnie nie myślałam o poezji, a już zwłaszcza jakiejś poważnej poezji. I już mieliśmy wracać do domu, a mnie się w ogóle nie śpieszyło, o dziwo. Mówię, zejdę sobie jeszcze tutaj. Nie było tych chyba takich drewnianych schodów. Wiem, że schodziłam dziką łączką, jakimś polem. Możemy tu usiąść na tych schodach? Nie. Drżeć mi głos zaczyna, jak to widzę po prostu. Zeszłam na sam dół, stanęłam sobie tak, oni już zaczęli mnie poganiać, ci moi rodzice, chodź, chodź, jedziemy już. A ja dotknęłam tej wody, tak popatrzyłam, mówię, Jezu, tutaj się w ogóle ziemia łączy z niebem. Błękit tej wody, błękit nieba tego lipcowego. I tak stanęłam, bo jednak okres buntu jest trudny dla samego buntującego się również. I tak sobie wtedy naprawdę, jakkolwiek może to teraz tak jakoś patetycznie brzmieć, powiedziałam sobie tak w myślach, oj Gałczyński, ja to bym tak chciała coś umieć, na przykład tak umieć pisać i pisać, ale pisać i nie przestawać już. Wróciliśmy do domu i ja zaczęłam pisać. Ja zaczęłam naprawdę pisać. A miałam wówczas kupiony tutaj mały notesik z zieloną gąską i w nim pisałam te swoje pierwsze wiersze. Gdzieś mi zaginął w czasie przeprowadzek. Niestety nie mogę go odnaleźć. Te wiersze były słabe, ale wszystkie są słabe, jak się zaczyna. Ale już pisałam po prostu do szuflady. I wtedy zjawił się, jak się okazuje, w moim życiu człowiek, który no zawsze w nim był, ponieważ taki pewien mój kuzyn. No i kiedyś powiedziałam mu, że wiesz co, piszę wiersze, zaczęłam pisać wiersze, to przeczytaj mi jakieś. Tak jakoś w moim życiu było, że ludzie robili za moimi plecami wiele rzeczy, ale w takim dobrym sensie, dlatego że on za moimi plecami wziął ten wiersz któryś i wysłał do tygodnika Angora. Tam był, do tej pory jest dział wierszówka. Dział ten prowadził Marek Koprowski, już nie żyjący niestety. Ja o niczym nie wiedziałam. Któregoś dnia listonosz przyniósł list, ręcznie pisany właśnie od pana Marka Koprowskiego, który podziękował za przesłanie wiersza, który opisał mi, wiem, że pani, zwracał się do tej 13-letniej mnie per pani, to już mi się spodobało, wiem, że pani nic nie wie na ten temat, ale wiersz mi się bardzo spodobał. Jeżeli pani w wieku 13 lat pisze tak dojrzałą poezję, to myślę, że świat jeszcze o pani usłyszy.
Czy to była dojrzała poezja? Nie wiem, pamiętam tylko kawałek tego wiersza. Starzy ludzie przed nami stoją w kolejce do nieba, niczego prócz spokoju już nie trzeba im. Wszystkie swoje smutki zostawili w przeszłości, żeby wolnym wejść do krainy wieczności. Jakoś tak to leciało, nie pamiętam dokładnie. I on ten wierszyk króciutki opublikował. I później korespondowaliśmy przez 3 albo 4 lata z Markiem. To było fascynujące, że w dobie już jednak internetu, maili, on pisał do mnie ręczne, odręczne listy. Ja odpisywałam jemu. Mam je do tej pory schowane na pamiątkę. No i sypały się różne publikacje, takie pojedyncze, gdzieś tam właśnie w lokalnych mediach, w Gazecie Olsztyńskiej, w Gazecie Giżyckiej. Stamtąd pochodzę, z Mazuchówki, małej miejscowości koło Giżycka. Słyszysz? Tak. Trochę jakby się Gałczyński za światów odzywał. U Gałczyńskiego właśnie bardzo mi się spodobało. On bardzo zgrabnie słowem operował. Przecudne rymy, takie... Czytałam Gałczyńskiego i miałam całe obrazy przed oczyma po prostu. Tak to wszystko pięknie opisywał. Leśniczówka pranie wiersz właśnie. Chmiel na rogach jeleni, osiad już i się sypie. W szybach tyle jesieni, w jesieni tyle skrzypiec, a w skrzypcach byle tchnięcie, lament gada z lamentem. Ja to wszystko widziałam. Też wiele tych wierszy jest właśnie związanych tutaj z Mazurami, więc no, ze szczególnie bliską mi krainą, bo moją rodzimą. I przepiękne rymy właśnie, jak on to robił. I teatrzyk Zielona Gęś. I to wszystko takie lekkie, takie zwinne u tego Gałczyńskiego było. No, przepiękne po prostu. I tym mnie oczarował. No i czytałam, słuchaj, usiadłam i czytałam. I ja rozumiałam przede wszystkim te wiersze. Bo gdzieś tam w szkole już się wcześniej spotykałam. Przecież no, miałam 13 lat, no to już na języku polskim. Przecież mieliśmy wiersze, tak? Analizowaliśmy. Ale gdzieś tam to był ten Kochanowski, którego teraz po latach też doceniłam. Jakieś tam trudne mi się wydawały te wiersze. To, co poeta miał na myśli? No najgorsze, co można mieć, bo czasami sam poeta wiem, że nie wie, co ma na myśli, a weź ty siedź w tej ławce i odpowiadaj. Co poeta miał na myśli? A co on tutaj chciał przekazać? No tak jest z analizą wierszy. I mnie się zawsze wydawało, że ja je rozumiem, a nauczyciel mówił zupełnie co innego. A u Gałczyńskiego siedziałam, czytałam i mówię, nie, to mi się nie wydaje, to tak jest właśnie. On to chciał przekazać i ja jestem pewna, że ja doskonale i dobrze go rozumiem. Których zamieszczach mówczasach młynek wyglądał tak, cały w kolorze wiśniowym. Musi użyć wanuszek, do którego wsypujemy ziarnka. Jest chmiel na rogach jelenich, tak jak w wierszu Leśniczówka prania. Jest jeszcze to pomieszczenie, gdzie stało biurko na piedestale, bo to było też takie moje marzenie, że jak będę pisarzem, to żeby mieć biurko na podwyższeniu. Tak mnie wtedy ujęło, ale... A, jest. Ja kiedyś pamiętam, że Zielona Gęś była łańcuchem do niego przypięta. Zapytaliśmy panią tutaj kustosz, dlaczego, to powiedziała, że gęś ma to do siebie, że notorycznie znika. I trzeba ją było przypiąć. Rękopisy. Wspaniałe. Tak, byłam zauroczona tym jego pisaniem. Właśnie rękopisy, jak zobaczyłam, że nawet przez jakiś czas próbowałam powtórzyć to Z i tak pisać, ale jakoś nie przyjęło mi się jednak. Także no, bardzo oddziaływał Gałczyński. Tomik tu mam, tak. Tomik ma tytuł Różne końce świata. Wiersz jest... Chyba 50, no 50. Pięknie wydana, taka kieszonkowe dzieło, można powiedzieć. Dokładnie takie, jak chciałam. Kilku naprawdę fajnych ludzi nad nim pracowało. Zaczęłam te poezje publikować gdzieś tam w social mediach. Muszą teraz jednak, mają jakieś zasięgi, można spotkać ludzi. I też dzięki temu tak naprawdę właśnie udało się te wiersze wydać, bo moje koleżanki właśnie, przyjaciółki tak naprawdę z Komitetu Kulturalnego G7 rozpoczęły,
rozmawiając z dyrektorem Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Giczwałdzie, omawiały tam jakieś nasze wspólne działania. Mnie akurat nie było. Napomknęły, że Jula pisze i ten... Nie ma jej właściwie dzisiaj na spotkaniu, bo ręcznie zaczęła pisać tomiki wierszy, które chce sprzedawać. Bo tak było. Ludzie zaczęli mnie pytać, kiedy kupią mój tomik. I Paweł Jarząbek właśnie mówi, przecież my mamy wydawnictwo tutaj nowo powstałe, wydawnictwo CKB. No i faktycznie kilka dni później Paweł Jarząbek do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, no to chciałbym wydać twoje wiersze. I nie kryłam zaskoczenia i wielkiej radości. Mówię, jejku, tak profesjonalnie tak naprawdę. No i udało się. 12 maja była premiera. Dedykacja jest króciutka, ale jest. Ten tomik dedykuję tym, których już nie ma. Moim rodzicom i tym, którzy są. A wymienianie ich jest czynnością dalece niepotrzebną. Oni wiedzą, że są. No, tak. No i są oczywiście te związane z Praniem, z Gałczyńskim. Sporo jest i o Bogu, sporo jest o stracie, o traceniu właśnie, o tęsknocie za człowiekiem, który odchodzi. No bo to mnie przez lata... Jednak trawiło to tracenie ludzi. Jest wiersz poświęcony właśnie profesor Strusińskiej i on ma dedykację. Pozwolę sobie przeczytać. Wiersz dedykowany profesor Krystynie Strusińskiej, dyrektorce i polonistce z katolickiego liceum ogólnokształcącego w Giżycku. Dotrzymałam słowa, ponieważ ona mówiła, zobaczysz, wydasz kiedyś wiersze. Wydasz kiedyś te wiersze, ale pamiętaj, żebyś mi któryś zadedykowała. I pamiętałam właśnie o tym. A tutaj znalazłam nawet wiersz napisany właśnie, dedykowany Konstantemu. Myślę, że jakieś 16 lat miałam, jak go pisałam. Nie jest pewnie też doskonały pod każdym względem, ale nie ma być. Tym niemniej znalazł się w tomiku, bo jest właśnie ważny. Taką dałeś mi siłę, potęgę rodzącą sens. Ukojenie dni nieznośnych, poczęłam się ja, we mnie wiersz. Dla ciebie. Boś ty mistrzem. Uśmiecham się w każdym słowie. Przyjrzyj mi się z bliska. Jestem jak twoja niobę. Maleńka też bywam. Jak płomyk. Daleka. Jak mazurski las. Lekka jak liść jesienny. Nieuchwytna jak czas. Zapatrzona w lot ptaków, chodząc starymi ścieżkami, szeptałam do brzus i grabów. Modlitwą? Czy zaklęciami? Patrz z wysoka, bo jak zwykle o tej porze niskie, sennie się kołysze. Schylam się, by w jego toni ujrzeć dumne twe oblicze. Świat się gubi, świat wciąż goni. Tylko poezji nic nie zmienia. Pozwól siebie i mnie dzisiaj słowem ocalić od zapomnienia. No, oczywiście jest to trochę nawiązanie ocalić od zapomnienia do Grechuty, ale akurat dobrze się wpisało. I to jest właśnie o tym naszym pierwszym spotkaniu, moim i Gałczyńskiego. Kiedy ja spotkałam Gałczyńskiego, jego ducha tutaj nad Tylnickim. No, taki to wierszyk. Idziemy? O, to są dopiero emocje. Poznać go. Człowiek przecież wiedział, że on tutaj jest, ale taki nieuchwytny, zupełnie jak Gałczyński. Ale zmaterializował się dzisiaj. Dzień dobry. Jezu, to dla mnie zaszczyt. Witam. Po tylu latach. Proszę bardzo. Ja, pierwsza. Tak, to zawsze wydawało mi się, że poeci to są więksi ode mnie mistrzowie słowa. Chociaż to 20 lat trwa to pisanie, bo jako ta zbuntowana nastolatka przyjechałam tu z rodzicami. Dawałam im naprawdę w kość, ponieważ byłam hipisem słuchającym grunge'u. A teraz czas ekspiacji, tak? Czy gładzi pani teraz im te kości? Rodzice odeszli już. Rodzice nie żyją. A musiała pani pogłaskać przed śmiercią? Tak. Przytulić? Tą poezją tak, bo jedyna rzecz, którą konsekwentnie w życiu robiłam, to było to pisanie. Odkąd tutaj coś się zadziało. I oni chyba się bardzo cieszyli, że ja z tego hipisa słuchającego grunge'u jednak przeszłam w lżejsze, powiedzmy, tony. I, no i to zdominowało przecież to moje życie, ta poezja zdecydowanie, bo ja już się starałam jakoś zachowywać. Gdzieś to po prostu wzbogaciło mnie duchowo, otworzyło oczy, że życie to nie jest tylko taki ciągły, wieczny bunt.
Chociaż trochę jest. Trzeba się buntować, żeby pisać, tak uważam. No. Nie można niszczyć uczuć ludzkich. To absolutnie żaden poeta nie ma prawa niszczyć uczuć ludzkich, ponieważ w centrum jego twórczości jest uczuciowość. Więc cóż to, jeżeli będziemy uczuciowość innych niszczyć, a swoją będziemy przekładać na literę. Jest to nadzwyczajny egoizm. Poeta nie jest egoistą, bo poeta daje, można powiedzieć, w swoich wierszach tą ogromną przestrzeń po to, żeby wypowiadały się inne głosy, te małe, te niezauważalne i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym buntem to tylko ostrożnie. Możemy się buntować przeciwko zapisowi wiersza, przeciwko językowi, który do tej pory obowiązywał w poezji, przeciwko pewnym dykcjom, możemy łamać formy i tak dalej, ale nigdy nie możemy krzywdzić innych. Ale ja bardzo dziękuję za ten tom. Będę go sobie z wielką przyjemnością czytał. W Peaniu, gdzie tu jesteśmy na górze, to jest tak zwana Górka Peańska. Jakiś przyjechał do mnie profesor Piotr Micny i mówi, Boże jedyny, mówisz, ty masz tu wszystko. A więc w Peaniu znajduje się taka biblioteka najważniejszych tomów ostatnich trzech dekad w polskiej poezji. Ten crème de la crème. I teraz ja zapraszam do tego pokoju, to byśmy ten tomik pani Julity nie włożyli między półki, tylko włożymy na półki. Jest, tutaj pokażę, na samej górze jest tak zwana poezja nie kobieca, bo ja takich podziałów nie znoszę. Poezja jest jedna, czy ona jest pisana przez mężczyznę, czy przez kobietę, to nie ma najmniejszego dla mnie znaczenia. Liczy się zawsze wyraz artystyczny. Więc na górze mamy tutaj najlepsze poetki. Ja sobie pozwolę właśnie panią Julitę tutaj włożyć właśnie do poety. Dla mnie poezja była też ratunkiem. Ona była ratunkiem w takich krytycznych momentach. Pierwszy krytyczny to była śmierć mojego taty. Ja miałam 21 lat, kiedy tata zmarł nagle. Do tego 2011 roku pisałam bardzo dużo i jakoś się z tym dzieliłam się ze światem. Właśnie to się jakoś tak toczyło różnymi publikacjami w czasopismach, w gazetach. Po śmierci taty na 7 lat rzuciłam w ogóle pióro. Coś się takiego stało, że ja wiem co. No ja napisałam wiersz kilka dni przed śmiercią taty, taki bardzo niepokojący, taki wieszczący wręcz, jakby coś złego. Coś we mnie było w środku właśnie o utracie bliskiej osoby, o traceniu. I później nagle dowiedziałam się, że tata zmarł i gdzieś sobie wmówiłam, że nie wiem, może kimś złym im. To jest absurdalne, no ale jednak ściągnęłam może jakieś zło i nie piszę i przestaję pisać i zarzuciłam to naprawdę. Przez te 7 lat niepisania od czasu do czasu siadałam, żeby coś tam napisać. Nachodziła mnie jakaś myśl. No i rezygnowałam i tak ze smutkiem twierdziłam, że ludzie, ja myślałam, że ja mam talent, że coś we mnie jest, a ja po prostu przestałam, nagle przestaję pisać, nie umiem, te słowa nie łączą się w ogóle w całość. To jest jakiś bełkot, bezsens. To są jakieś wprawki dosłownie, jakby znowu tej 13-latki. Stwierdziłam, że no to najwyraźniej nie był prawdziwy talent, bo ten prawdziwy talent zawsze się obroni. Straciłaś nawet i to. To był taki w ogóle czas, to były lata wielkiej straty. Straciłam wtedy wiele bliskich osób. Poumierali dziadkowie, zmarł tata, dziadkowie. No, jakiś taki cały fundament świata mojego się osunął. Ja byłam młoda, studiowałam dziennikarstwo. No i się tu gdzieś inaczej zaczęłam realizować, właśnie może bardziej w tym dziennikarstwie, w takim wygadaniu, byciem między ludźmi, ale już nie w pisaniu jako takim. No później zmarła mama, Ewa i Dariusz, moi ukochani rodzice. No, widzisz, siłą rzeczy łzy napływają do oczu. Głos się łamie, ale tak jest, teraz sama jestem mamą, więc staram się, wiesz, być nie gorsza od nich. Lepsza, bo zawsze staramy się być lepsi, nie gorsza. Ale też na szczęście dali mi taki przykład, że nie trzeba być idealnym rodzicem, żeby dziecko gdzieś tam jednak wyrosło na dobrego człowieka. Przede wszystkim nie trzeba gadać, trzeba pokazywać. Dziecko idzie za przykładem, nie za gadaniem. No i oni chociaż czasami gadali coś tam mi na złość i nie podobało mi się to w gruncie rzeczy wiedziałam, że to są bardzo dobrzy ludzie i co wolno, a czego w życiu na pewno nie wolno zrobić. No. Po śmierci mamy, to już wiedziałam, że albo zacznę walić głową w ścianę, albo usiądę, napiszę wiersz i zacznę. I faktycznie, jakby tama puściła. Także między pisanie między śmierciami i odejściami rodziców gdzieś tam to się działo. I po śmierci mamy zaczęłam na nowo
I przyszło mi to z wielką łatwością, z wielką lekkością, jakby tak miało być. Wróciłam i wróciłam w takiej całkiem niezłej formie z tym pisaniem. Tęskniłam za tym w każdym razie bardzo. My się wcale nie kochamy. Nie szepczemy, nie sypiamy obok siebie. My nie mamy wspólnych ranków, rytmu dnia dwojga kochanków. My ze sobą nie jesteśmy. Łączą nas przelotne gesty, łączą nas urwane myśli i ten sen, co się nie przyśnił dziś. Czasem nocą rozmawiamy o tym, że jesteśmy sami, o wypitej, gorzkiej wódce, o tym, co nadejdzie wkrótce. Zaraz, zaraz znów wybijesz usta, pocałujesz moje usta i wybiegniesz. My na siebie nie czekamy. Z mego okna, z twojej bramy, wgląd na świat. My jesteśmy tacy sami, my się nigdy nie spotkamy. Piosenka wyszła przepiękna, no, chyba 5 minut trwa i za każdym razem, gdy ją słyszę, na początku byłam strasznie zawstydzona, a teraz jak ją słyszę, to może trudno w to uwierzyć, ale ten własny tekst z tą muzyką doprowadza mnie za każdym razem do łez, więc staram się za często nie dawkować sobie tego. W 2011 albo 2012 roku ja publikowałam wiersze w takim wydawnictwie internetowym, już niestety nieistniejącym. To było wydawnictwo Zaszafie. Tam się wysyłało zdjęcie, jacyś recenzenci zwykle je przepuszczali, te wiersze. Zadzwoniła do mnie kiedyś szefowa wydawnictwa, nieżyjąca już niestety, Roma Kubiak. Z żalem to też stwierdzam, wspaniała osoba. I powiedziała do mnie, wiesz co, Julka, wiem, że się nie znamy, ja dzwonię z tego wydawnictwa, Roma wspaniale skracała dystanse międzyludzkie, dzwonię z tego wydawnictwa z Krakowa, ten twój wiersz spodobał się Andrzejowi Zaryckiemu. Andrzej Zarycki komponuje teraz piosenki na nową płytę. Różni artyści będą śpiewać na tej płycie, wiesz, Wodecki, Turnał, i ona tak mówiła i mnie się tak te oczy otwierały i buzia coraz szerzej. Ja mówię, i co w związku z tym, pani Romo? No i ten twój tekst się spodobał i taka dziewczyna by go śpiewała, Basia Gąsienica-Giewont, wiesz, tylko czy ty się zgadzasz? Jeżeli się zgadzasz, to ja ci wyślę jakieś tam umowy, tam coś tam do ZAX-ów i tak dalej, i tak dalej. I byśmy to nagrywali. No to komplement najwyższy, ponieważ koncerty były w piwnicy pod Baranami. Premiera chyba też była w piwnicy pod Baranami. Ja nie wiem, dlaczego nie mogłam wtedy dojechać. Ubolewam do tej pory nad tym. Daleko mi było do Krakowa z tych Mazur, ale miałam wpływ na to. Zapytała mnie Roma, co byś chciała, żeby było w tej piosence? Powiedz, no masz coś do powiedzenia jednak jako autor tekstu. No i ja powiedziałam wtedy, że tak, koniecznie skrzypce i saksofon. I jest to wszystko po prostu. A mówię, a więcej się w nic nie wtrącam, nie mieszam się, róbcie tak, jak muzycy uznają. Żyję dosyć zwyczajnie. Zawodowo jestem nauczycielką. W sezonie prowadzę taką małą agroturystykę. I na co dzień tak naprawdę jestem zwykłą gospodynią domową. Nie umiem za bardzo gotować, ale staram się od lat. Ale gotuję. Robię sery. I sery wychodzą mi nieźle. Sery nauczył mnie robić mój partner, Marek. I lubię robić sery, bo są taką odskocznią naprawdę od tego świata duchowego. Sery są po prostu takie, tak są serami. Musisz konkretnie robić według jakiejś receptury coś tam i trzymać się tego ściśle, a nie tam. Chociaż ja nie trzymam się ściśle, ja ciągle eksperymentuję, taka jest prawda, ale ludziom smakuje. I tyle. No i na co dzień jestem przede wszystkim mamą.
też chyba działaczką taką już coraz bardziej społeczną, ponieważ mówiłam chyba o tym komitecie naszym, kulturalnym komitecie G7 w Gieczwałdzie. Poza mną jeszcze jest 5 wspaniałych kobiet, z którymi różne rzeczy robimy. Po tańcówkę pod gwiazdami, deskale i takie inne rzeczy. I to tak też robimy po prostu, gdy mamy wolny swój czas, pro publico bono, dla jakiejś idei, dlatego żeby było fajniej i milej w życiu. Więc to jest takie normalne, normalne życie, a piszę w różnych momentach. Siadam, budzę się czasami w nocy i mam jakieś słowa, klucze w głowie. Piszę wieczorami. Różnie. Najczęściej zaczyna się od jakiegoś jednego, dwóch wyrazów, jakiegoś zdania i później to rozwijam. Czasami jakaś sytuacja nagle się wydarzająca, przydarzająca, taki impuls sprawia, że wrzucam wszystko i siadam i piszę. Misiu, mój kochany. Franku, a wiesz, że to jest bardzo ważne miejsce dla twojej mamy? A skąd wiesz? Bo zgadnąłem. O, zgadnąłeś? Mhm. Zgadnąłeś. Pewnie, że tak. Mama dużo mówi o pisaniu w ogóle. Czasami mówię, synku, nie przeszkadzaj, bo ja teraz piszę. Także ciekawe, czy będzie to pamiętał. Że o, mama mnie ganiała, bo ja ciągle coś chciałem, a on zawsze coś chce, kiedy ja siadam pisać. Akurat coś. A to piciu, a to coś zjeść. No to też takie piękne wspomnienia będą pewnie. Nie krzycz, książek nie kupujemy. Chyba, że tylko jeszcze za chwilę, chyba, że już czytasz. Bawmy się z poetą. To jest książka dedykowana dzieciom, interaktywna. Na razie to mama jest czyta. Skrzacik z jednego z utworów Gałczyńskiego, który oprowadza dziecko, przeprowadza przez tę przygodę książkową, opowiada o poecie, są fragmenty wierszy, jest dużo rzeczy do zrobienia samodzielnie, na przykład portret i jakieś inne zadania. I na końcu jest nawet krzyżówka. A, nie, no to musimy. Chyba musimy kupić. Chodź, wyślemy dziewczynom z prania pocztówki. Bo widziałam, że tu jest skrzynka pocztowa, można znaczki kupić. No pewnie. Chce pani mieć pieczątki z zieloną. No jak, oczywiście, że tak. To jest pocztowa. Albo w tym pierwszym swoim tomiku właśnie to miałam. Te pieczątki. Albo tutaj można postawić. To ja mam cyknąć? Może pani tak gdzieś tu. W swoim tomiku pierwszym, na tosiku miałam właśnie tę pieczątkę. Poczta Polska. Jest jeszcze. Zielona. Tak? A, no pewnie. Ojoj, jak pięknie. To tak jak... A do Kinguni to trzeba coś z jajem. Czekaj, już wypisałaś buziaczki? No, już mam do Kinguni. Chciałyśmy, żeby wydała wiersze. Ale nie było wydawcy, więc stwierdziłyśmy, że będziemy je pisać ręcznie. Ona niech pisze wierszownik ręcznie, a my będziemy je jakoś ozdabiać kwiatami, sznurkami, tudzież innymi rzeczami. Taka manufaktura. Po prostu. Tak było. No to dziewczyny, to tutaj są po prostu dobre dusze moje. Ja jestem poeta z głową w chmurach, a one są pragmatyczne i cudowne. Każda ma coś w sobie. Ania Kaczmarek w ogóle zrobiła właśnie projekt okładki. Od razu przypadł mi do gustu i jest właśnie. Także no każda z dziewczyn coś od siebie takiego cudownego wniosła i bez nich to by się nie ukazało pewnie, bo ja, tak jak mówię, mam charakter czasami skomplikowany i też nigdy nie prosiłam i nie proszę, żeby ktoś czytał, żeby ktoś wydawał. Gdzieś tam się jakimś honorem pewnie trochę unoszę. Czasami nie warto, chociaż już coraz mniej. No. Dobrze, żeby tutaj kiedyś w praniu wystąpić, to jest na pewno moje marzenie też. Ale już sam fakt, że dzisiaj tutaj jestem, że sobie porozmawiałam z panem Wojciechem, że wróciłam po latach, że no to o tym marzyłam, no. Po prostu, to jest coś pięknego. Warto marzyć, słuchajcie. I warto czasami marzenia mówić na głos. Pranie niesie słowo. Słowo jest tą arką, na której pranie jest osadzone. Słowo Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i wielu innych poetów, którzy przychodzą i ciągle dopisują do leśniczówki
pranie, swój przypis. Logos jest tutaj tym fundamentem. Przychodzi poeta utalentowany i nagle pod jego piórem słowa uzyskują nowy smak, nową barwę, nowe znaczenie, takie, które nas jakby ujmuje. Bo poezja to są stare słowa użyte tak, żeby przynosiły nowe sensy i nowe znaczenia i mam nadzieję, że tych nowych sensów i tych nowych znaczeń doszukam się w tomiku. Pani Julity, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Z kimkolwiek tu nie przyjechałam, to zawsze mówiłam, wiecie co, a tutaj to się wszystko zaczęło. Zbuntowana, małolata, zaklęłam tutaj swoją rzeczywistość, ten swój los w to pisanie i może dobrze.